Siema, siema, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z teleportowania się do graczy. Nie będą to już nudne jakieś informacje dla was, tylko zaczniemy tutaj zwiedzać wyspy osób po 2 tygodniach ponad już grania na serwerze i zobaczymy, jak tutaj wszyscy mają rozbudowane. Kto pierwszy, ten lepszy, do tych osób będę się tepać i oczywiście rozdawać im jakieś tutaj upominki, jakieś voucherki czy coś tego typu. I oczywiście w przypiętym komentarzu macie wygranego z poprzedniego odcinka. Jeżeli chcecie też wziąć udział w jakimś losowaniu, musicie subskrybować kanał, zostawić łapkę i oczywiście napisać swój nick pod tym filmem. Zapraszam was do oglądania, już nie będę przedłużać. Siema, teleportujemy się już do pierwszej osoby. Dobra, mam przygotowane już przedmioty. Teleportujemy się do 5 graczy. Kto pierwszy napisze, jak zapytam tutaj na BC Title, kto pierwszy na czacie napisze, czy tam na Helpopie, ten będzie tutaj właśnie wylosowany. I dajemy po jednym takim upominku, bo to oczywiście nie będzie nie wiadomo jaka nagroda. Dajemy po jednym upominku, jedna głowa, po jednym kluczu i jeden voucher na latanie. Mogą sobie później coś tam sprzedać, tam zrobić, co tam z tym chcą. No i uwaga. Dobra, czat od zerowego poziomu został włączony. I teraz tak, napiszemy sobie tutaj BC Title, napiszę tak, nagrywam te panie do graczy, BC Title, kto pierwszy, ten lepszy, uwaga, dobra, już napisali do mnie, o nie, do kogo, to jest takie pytanie standardowe, do kogo mogę tepę, uwaga, 3, oni będą pisać teraz cały czas do mnie. 3, 2, 1, go! Kto pierwszy? O Jezus Maria, nie, dobra, czekajcie, bo to chyba... Ale chyba było pod tym, nie? Nie, BC, to czyli była pierwsza osoba, bo tu jak użyję BC, to mi się wyświetla taki gówniany komunikat biały, czyli Pierdzioch był chyba jako pierwszy z tego co tutaj widzę, więc Pierdziocha teleportujemy, oni teraz będą tu pisać cały czas, bla, bla, bla. Ale Pierdzioch był jako pierwszy, widzieliście zresztą dowód, żeby nie było. Jezus Maria, czekajcie, bo tutaj można się zagubić. I ja pierdziu, co on ma? Patrzcie się, jaka potężna kaktusiarka. Ja nie wiem, wy jesteście chorzy wszyscy, serio. Zobaczcie, ja przepraszam, ale co jest ugrane w ogóle? Jak w ogóle... nie wiem, ja serio nie wiem, co tu się podziało na tej wyspie. Ale żeby tego było mało, to w sumie dużo wysp ma już kaktusiarkę na całą wyspę. W sensie, no, dużo wysp, dobrze powiedziałam. Tutaj mają generatory, bla bla bla. I tak to chyba na razie lecą pod zarobek. Jestem ciekawa, czy Pierdzioch z wyspą mają 50 poziom, nie? Czy będą lecieć pod jakiś konkurs ze względu na wygląd. Boże, jak to tutaj zasuwa wszystko. Tu mają bacona jeszcze, musimy tutaj wszystko pięknie obczaić. Tu mają pewnie, sklep, tak też myślałam. Fajnie w sumie to jest zrobione, nie ma co. Zaraz przeteleportujemy go tutaj, żeby... Tutaj mogą sobie chyba kupować kaktusy, tak? Baj, czy... Tak, dobra. Weźmiemy go tutaj, przeniesiemy, żeby nie było. Ja sobie tak zrobię i... Ups, dobrze zrobiłam? Wyłączone. Czekajcie, gimy jeden. Dobra, gimy jeden, przyniosę go tutaj, dam mu jakąś nagrodę, Pierdzioch. Najwyżej będzie musiał szukać tamtego miejsca z powrotem, ale akurat trafiło na niego, więc daję mu taki podpis tutaj Mikołaja, chociaż jego możecie też pod ukośnik e-craft zdobyć, ale dałam mu tutaj pod ukośnik e-craft, to możecie sobie taką główkę skraftować. Gdzie to było? Czekajcie. To było, nie, to było w ofercie tygodnia, no, ale dałam mu tak za darmo, normalnie, wiecie co chodzi, więc już piszą do mnie. No i co, może jeszcze im coś dajmy, czekajcie. No, elitarnego kilofa im nie dam. Aha, on chce mnie zakopać, no świetnie. O, dajmy jeszcze, będziemy im rozdawać, czekajcie, mój legendarny podpis, który ma chyba tylko kilka osób, to jest po prostu warte milion, nie? Oj, nie może podnieść, co jest grane? Pierdzioch, nie masz miejsca w eku chyba. O, dobra, już ma, okej, dobra. Dobra, jest git, więc mamy pierwszą wyspę z głowy. Mają mega duży zarobek, więc w sumie ten level jest uzasadniony. No, i lecimy do kolejnej osoby w takim razie. Okej, lecimy, BC Title. Do kogo TP? Dobra, uwaga. Kes jako pierwszy napisał po moim komunikacie, więc tepamy się do Kesa. Dora, cyk. Ło, tu jest, widzę, budowany na konkurs, już od razu widzę, cała wyspa prawie jest przygotowany teren, więc no, szacun. Pewnie obstałem, że gdzieś tam pod spodem, o kurczaki, właśnie tak jak myślałam, jest zarobek. Ja pierdzielę, ile trzciny. Tu mamy trzcinę, tu mamy kaktusiarka się buduje i on chyba gra sam, miejmy to na uwadze.
Więc superancko ma to rozbudowane, naprawdę. Tepnę się do niego jeszcze raz. O tak, czekajcie, dobra, wezmę go na górę, bo muszę mu dać tutaj nagrodę. Ale tutaj na razie no, nie powstało za dużo, jak widać na tej wyspie, więc przeteleportuję go tutaj. Dam mu tutaj, proszę bardzo, cyk, 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 Mikołaj raperka, nagrodę rozdaje. No, ale myślę, że tutaj jak to ogarnie, będzie pięknie, ładnie. No, bo chyba gra sam z tego, co widzę. No, więc dobra, teleportujemy się do next osoby. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, bang! Nie wierzę, ale mają refleks tu niektórzy. Przesada to jest. Oni wyczekiwali tylko tego momentu, aż to napisze, nie? Ale jak widać, tutaj Pamol był jako pierwszy z tych wszystkich osób, więc tepamy się do Pamola, a później się przeteleportuje może jeszcze do dwóch graczy, którzy na przykład, wiecie, dopiero mają na przykład poniżej 30 poziomu. Myślę, że to będzie spoko. Fajny skin Pamol w ogóle. Tutaj widzimy, że na początku Pamol leci pod zarobek, ze względu na to, że pewnie później będą lecieć tutaj pod wygląd, bo tamtą edycję wygrali, jeżeli chodzi o najładniejszą wyspę. Nie wiem, czy on gra teraz tą edycję sam, czy nie, ale mi tak kozak wyspę, że to jest szok. Jestem ciekawa, czy będą tutaj lecieć właśnie też pod wygląd. Tu mają generator. Ej, fajnie mają to zrobione. A tutaj już chyba widać coś, jakieś początki. Chociaż nie wiem, czy to już jest początek wyspy pod wygląd. Ale tu mają jakiś magazynik, z tego co widzę. I myślę, że tutaj już będzie platforma powstać jakaś piękna, więc czekajcie, przeteleportujemy się do Pamola. Dobra, Pamol, chodź tu, ja mam dla ciebie tutaj cyk, 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 cyk. Dobra, Pamol ma tutaj nagrodę ode mnie i teraz przeteleportujemy się jeszcze do dwóch osób. Teraz jeszcze dwie osoby, które mają poniżej 30 levelu. Dobra, napiszę na... Jestem ciekawa, czy ktoś jest. Zobaczymy, czy ktoś jest z niskim poziomem. O, mamy tutaj Maćka. Maciek XFD. I zobaczmy jeszcze, czy jakiś ktoś jest. Maciek ma jako jedyny chyba zerowy poziom chyba ma jako jedyny on. Z tego, co tutaj widzę, czekajcie. No chyba tak, więc teleportujemy się do Maćka. Maciek. O, siema Maćku, zaczął akurat, to jest po prostu idealny gracz na taki po prostu moment, więc zobaczmy tutaj, nie posiada flya, więc ja do niego mam tutaj niespodziankę od Mikołaja normalnie, patrzcie się. Tutaj ma ode mnie taki donate, że dla takiego zaczynającego to w ogóle mam nadzieję, że on tutaj będzie grał i będzie się rozbudowywał i w ogóle i będzie zadowolony. Ej, tepnijmy się jeszcze do tego B. Adamksa, bo tutaj no nie ma jak widać za dużo zbierać, w sensie zwiedzać, mam nadzieję, że będzie ziomek gram, będzie grał. I tepnijmy się jeszcze na koniec do tego ziomka B. B. Adamks. O! Dobra, mamy tutaj, on już ma tutaj, powiedzmy, że większą tą platformę, słuchajcie, Flyczek B. Adamks nie posiada flya, więc ja tutaj mu daję upominek ode mnie, tylko on chyba tego nie widzi w tym momencie, zobaczcie, tutaj ofensywny donate poleciał, więc tutaj widać też w sumie trochę pokopane, stołniareczki nieodnowione, wygasły, no nieładnie, nieładnie, ale dobra, mam nadzieję, że on nie wiem, czy on wie, że tam ma voucher na flya i ja mu to napiszę chyba. Masz tam voucher na fly. Możesz sobie to użyć. O, dobra, użył to, więc superancko. Słuchajcie, i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej i częściej takich odcinków, to słuchajcie, musicie oczywiście tutaj wykazać się fajną aktywnością i fajnie się takie odcinki nagrywa, bo ja lubię do graczy się tepać i im coś dawać, więc musicie tutaj wbić 50 lajków. Ja myślę, że dacie radę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!